Wojciech Świder. Ekonomia, rynki, inwestycje. Cześć. Tym razem podejmiemy temat nieruchomości. Chyba po raz pierwszy na moim blogu, ale to jest temat bardzo ważny i którym się od jakiegoś czasu już interesuję. Właśnie na swoim blogu, na Facebooku zapowiedziałem, że nagram materiał na temat cen nieruchomości w tym roku 2020, jak rynek zareaguje na koronawirus i na potencjalny kryzys w ciągu kolejnych najbliższych lat, ale uznałem, że zanim to zrobię, warto nagrać taką krótką prezentację o tym, dlaczego w ogóle ceny były tak wysokie, no bo przez ostatnie, powiedzmy to, 10 lat ceny naprawdę mocno urosły i rosły około 10% rocznie. No wiadomo, to w zależności od lokalizacji, położenia, metrażu, w tych różnych segmentach były te wzrosty różne, ale chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że ceny w miastach były już naprawdę bardzo, bardzo wysokie. Dziś właśnie tak w skrócie chciałbym opowiedzieć, z czego to wynikało. No właśnie, po pierwsze, słuchajcie, mieliśmy bardzo niskie stopy procentowe. Od roku 2015 one zaparkowały na bardzo niskich poziomach i wtedy, co to oznacza? To są niskie stopy procentowe, wtedy łatwo jest o kredyt hipoteczny. Łatwiej jest o kredyt hipoteczny i obsługa go jest znacznie niższa, ponieważ te odsetki, które my płacimy od tego kredytu, one zależą od WIBOR-u, no a który zależy od stóp procentowych, który ustala bank centralny, czyli niskie stopy procentowe to łatwość obsługi kredytu hipotecznego i więcej osób chce go wziąć i tym samym generowany jest wyższy popyt na rynku nieruchomości, co pcha ceny w górę. Także niskie stopy to ceteris paribus, czyli przy innych czynnikach niezmienionych wyższe ceny. Właśnie po drugie, rosnące płace i bogacenie się Polaków. To jest bardzo ważny czynnik. Gdy bezrobocie jest niskie, gdy ludność danego państwa zarabia więcej, no to również ten popyt na nieruchomości jest. Szczególnie, że w Polsce nadal tych nieruchomości brakuje. W sensie liczba nieruchomości na 1000 mieszkańców jest dużo niższa niż w porównaniu do średniej unijnej. Także w Polsce no, jest co kupować. Po prostu ludzie chcą mieć swoje mieszkanie i ten popyt zgłaszałem. Jeszcze do tego punktu sobie wrócimy, przedstawię graficznie na wykresach te poszczególne zależności. Po trzecie, mamy przecież ograniczoną liczbę działek budowlanych. Przecież większość osób teraz, młodych, chce mieszkać w mieście. Chcemy mieszkać w mieście, bo tu jest praca, tu są uczelnie, więc wiele osób szuka mieszkania tylko w mieście. Także wiadomo, że jeżeli wiele osób chce tu kupić w miastach, no to liczba tych działek jest ograniczona, a jeszcze zanim deweloper uzyska pozwolenie, przekształci tą działkę, to też są koszty, też jest czas, czyli widzimy, że tutaj ziemia jest dużym ograniczeniem. Właśnie, po czwarte, rosnące koszty robocizny i materiałów. Wiadomo, że deweloper chce zarobić, czyli jeżeli ma droższe materiały, no to również te ceny muszą być też wyższe i jak zobaczymy za chwilkę na wykresie, również te ceny robocizny i materiałów poszły ostatnio w górę. No i właśnie, mamy w końcu popyt inwestycyjny i jeszcze do tego wrócimy. Po prostu nieruchomości w ostatnich latach stały się dobrą lokatą kapitału. Jeżeli mamy stopy procentowe praktycznie na zerze i inflacja jest wyższa niż to, co otrzymujemy z lokat, to wiele osób szuka innych właśnie lokat kapitału, na przykład właśnie rynku nieruchomości. Kupują sobie nieruchomość na wynajem, wynajmują ją, mają po pierwsze dochód z czynszu, to jest około 6% w skali roku. Wiadomo, to się trochę zmienia też, zależy gdzie, komu się wynajmuje itp. itd., ale generalnie ta rentowność jest całkiem wysoka. A ponadto jeszcze nieruchomość drożeje, no to jest w sumie całkiem niezła inwestycja. Dobra, już przejdźmy do wykresów. Była mowa o płacach. Zobaczcie, jak sobie spojrzymy na relację cen w dużych miastach i
średnie płace, tak? Bo tu jest, bo to są łączne dochody pary zarabiającej po przeciętnym wynagrodzeniu, tak? Czyli widzimy, że generalnie te dwie zmienne współgrają. Z tym, że tutaj, jak pamiętacie, w roku 2007-2008 był ten kryzys finansowy, który w dużej mierze dotyczył rynku nieruchomości w USA i oczywiście na Polsce też się trochę odbił. I tu rzeczywiście, zobaczcie, było oderwanie cen nieruchomości od płac. Okej? I tutaj była właśnie, można powiedzieć, lekka bańka. Lekka bańka, bo zobaczcie, ceny nieruchomości były dużo wyższe niż płace. Tu były te kredyty frankowe, tu były te łagodne warunki przyznawania hipotek, bo wkłady własne były niższe. Kredyt można było uzyskać na ponad 100% wartości nieruchomości, czyli jeszcze się brało na meble, wystrój. Także wtedy polityka kredytowa była dosyć bardziej, bo po prostu bardziej liberalna. Kredyty łatwiej przyznawano i panowały też te kredyty frankowe. Wiele osób się zadłużało we franku szwajcarskim, co miało oczywiście swoje, jak wiemy, potem od roku 2015 bardzo negatywne skutki, gdy frank się umocnił, ale wtedy w roku 2007-2008 panowało takie przekonanie, że lepiej wziąć we franku, ponieważ frank jest niżej oprocentowany. I panowało przekonanie, że nigdy się nie umocni. No ale się umocnił i był problem, bo trzeba było płacić wyższe raty, bo jeżeli ktoś płaci raty w walucie obcej, no i ta waluta obca się umacnia, no to raty nam nagle rosną, także tu jest problem. I wtedy rzeczywiście była bańka, ale potem wynagrodzenia dogoniły te ceny mieszkań i zobaczcie, od roku 2013 te dwie zmienne są praktycznie bardzo blisko siebie, czyli generalnie ceny mieszkań rosły podobnie jak płace, czyli w sumie w Polsce na rynku mieszkań, mimo że ceny rosły mocno, to nie mieliśmy do czynienia z bańką. Zobaczcie, to jeszcze taki wykres też odnośnie płac. Ile przeciętnych pensji potrzeba, aby kupić mieszkanie 50 m2, średnia dla tych największych miast? Zobaczcie, wtedy znowu, rok 2007-2008, też bańka, aż 180 miesięcznych średnich wynagrodzeń, bardzo dużo. Potem jest spadek, tak? Czyli w sumie ceny nieruchomości spadały względem wynagrodzeń, tak? Ale i tak, żeby kupić takie mieszkanie, trzeba zapłacić 100 miesięcznych średnich pensji. Podzielcie sobie 100 na 12 miesięcy, to macie ponad i tak 8 lat. Osoba, która zarabia średnią krajową, nawet gdyby nie wydawała na nic innego, tylko odkładała na mieszkanie, to i tak musi odkładać ponad 8 lat. To jest całkiem dużo. W Stanach Zjednoczonych jest to 4 lata około. Także widzimy, że w Polsce i tak trzeba długo harować na mieszkanie. Okej, mamy w końcu koszty budowy. Zobaczcie, że generalnie koszty budowy, szczególnie w ostatnich latach, mocno poszły w górę. Czyli też szczególnie rok 2017-2018 te zwyżki cen miały pokrycie również w kosztach budowy. I tu mamy, jakie to są koszty budowy. Zobaczcie, głównie materiały, ten różowy obszar oraz robocizna, ten obszar turkusowy na dole. Wiadomo, jeszcze jest sprzęt, koszty pośrednie i zysk budowlany, ale robocizna i materiały to jest główna część. Także to też jest ogromny udział w tych kosztach. Czyli wiadomo, że deweloper to musi wliczyć w ceny. No i właśnie, tutaj jeszcze mamy bardzo ważny slajd. Popyt konsumpcyjny na różowo i popyt inwestycyjny na pomarańczowo. Słuchajcie, od roku 2015 stopy procentowe były mocno obniżone. Wtedy chyba ta stopa referencyjna się zatrzymała na poziomie 1,5% i nagle się okazało, że lokaty dają bardzo małe odsetki i trzeba było szukać stóp zwrotu gdzieś indziej. Słuchajcie, ale jeżeli lokaty dają słabe odsetki, to również obligacje rządowe są nisko oprocentowane zwykle.
Mamy też rynek akcji, ale Polacy nie są zbyt przekonani do rynku akcji. Zresztą na polskim rynku koniunktura ostatnio jest naprawdę bardzo słaba. No i nie dziwię się, że Polacy po prostu nie chcą tam lokować środków. No to w sumie zostają też fundusze inwestycyjne, ale to też są albo akcje, albo obligacje. Zresztą fundusze pobierają wysokie odsetki, wysokie opłaty za zarządzanie, typu fundusz akcyjny pobiera tam średnio około 4% rocznie. No to nam kompletnie rujnuje rentowność przy polskiej koniunkturze akcji, na rynku akcji, koniunkturze. Także no w sumie zostaje rynek nieruchomości. Jeżeli ktoś ma powiedzmy wolne pół miliona, no to najlepiej niech on sobie kupi mieszkanie, wynajmuje je, no z perspektywy historycznej, tak? Je wynajmuje, ma około 6% rocznie z czynszu oraz jego aktywo po prostu aprecjonuje, rośnie na wartości i to jest podwójny zysk. Także rynek nieruchomości był dobrą lokatą kapitału i to właśnie widać po tym obszarze pomarańczowym. Generalnie uważam, że nieruchomości są dosyć preferencyjnie opodatkowane. Jeżeli ktoś kupi nieruchomość z rynku wtórnego, która ma ponad 5 lat, może sobie odliczać bardzo wysoką amortyzację od dochodów, od przychodów z najmu, jeżeli się rozlicza przy tak zwanej skali ogólnej i wtedy może realnie sobie ten podatek zniwelować i nie płacić nic. Dla porównania, ktoś to osiąga zysk z akcji, z obligacji, płaci podatek Belki 19%, wynajmując na rynku nieruchomości umiejętnie to robiąc, nie płaci się żadnego podatku. Uważam, że to opodatkowanie jest dosyć preferencyjne, ale to już jest jakby inny temat. Dobra, i co jeszcze pchało rynek nieruchomości w górę? Słuchajcie, nieudane programy rządowe. W sensie nieudane z punktu widzenia długoterminowej polityki cenowej. Zobaczcie, program Rodzina na swoim w roku 2007-2013. O co tam chodziło? Rząd dopłacał z budżetu co miesiąc połowę raty odsetkowej, czyli stymulował stronę popytową, czyli zachęcał ludzi do wzięcia kredytu i kupna mieszkania. Okej, dla tych, co kupili jako pierwsi, w porządku, spoko opcja, kupują po niskich cenach, mają mieszkanie, fajnie, rząd im dopłaca, ale słuchajcie, jeżeli takie programy trwają wiele lat, to jest jednostronne stymulowanie popytu. Rząd nie zwiększa podaży mieszkań. Rząd stymuluje popyt. Na tym zyskują jednoznacznie tylko banki, bo dzięki temu ludzie chętniej biorą kredyt. A w długim terminie taka polityka doprowadza do wzrostu cen, bo to jest, tak jak mówię, jednostronne stymulowanie strony popytowej. Tak? Jeżeli im dłużej taki program trwa, tym bardziej ceny rosną. I znowu, potem od roku 2014 był taki następca programu Rodzina na swoim, czyli program Mieszkanie dla młodych. On polegał na tym, że państwo jednorazowo dofinansowywało wkład własny, czyli znowu stymulacja strony popytowej. Polityka krótkowzroczna. I w końcu mamy w roku 2017 dobry pomysł, program Mieszkanie Plus, który polegał na tym, że państwo chciało tanio budować mieszkania pod najem, a nie wspierać już kupno na kredyt. I to jest dobre, bo tu już jest strona podażowa. To jest ok, tylko że program miał pewne wąskie gardła. Samorządy nie chciały tam za bardzo współpracować, nie udostępniały ziemi i program w sumie totalnie nie wypalił. W planach było to szybkie zbudowanie tam kilkuset tysięcy mieszkań. Zbudowano tam kilkaset, tak? Także totalny niewypał. Niestety, może uda się udrożnić, tego życzę, ale na razie nie udało się. No i program Mieszkanie na start, który miał być uzupełnieniem tego programu Mieszkanie Plus i on polegał na dopłatach do czynszów. Także tak to wygląda. I to już jest plus, bo to już jest strona, tak jak mówię, mieszkanie plus to już jest strona bardziej podażowa, ale znowu się przejawiają jakieś takie dziwne pomysły. Ostatnio PSL miał pomysł, żeby
dać ludziom 50 tysięcy złotych na wkład własny, no to przecież jest bez sensu. Znowu, pchanie tego popytu i jaki to ma sens w dłuższym terminie. Znowu, napędzimy ceny i osoba, która oszczędza, chce po prostu oszczędzić na swoje mieszkanie, nie jest w stanie, bo te ceny są tak pchane w górę, że nie da się ich dogonić. Także mam nadzieję, że w przyszłości będzie więcej programów, które będzie stymulowało stronę podażową, a nie popytową. Dobra, to już podsumowując, ceny mieszkań rosły. Wynikało to w dużej mierze z tego, że po prostu Polacy zarabiali więcej, płace rosły w tempie około 7% rocznie, ale też rosły koszty budowy oraz Polacy szukali stóp zwrotu wyższych właśnie na rynku nieruchomości, między innymi przez bardzo niskie stopy procentowe. Dobrze, także mam nadzieję, że troszkę ułożyłem ten obraz, ponieważ zawsze się przywołuje wiele czynników, które powodują to, dlaczego mieszkania są drogie, ale zawsze trudno ocenić ich wagi, które są najważniejsze. Tu właśnie chciałem sobie się skupić na tych najważniejszych i pokazać też na wykresach, które moim zdaniem miały ten wpływ największy. Także mam nadzieję, że ten filmik komuś pomógł. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście można zadawać w komentarzu. Możecie dać łapkę w górę dla zasięgu. Jeżeli chcecie widzieć takie materiały, to zasubskrybujcie kanał. Dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale.